Szczęść Boże, 12 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Szykując się do dzisiejszego słowa, uświadomiłem sobie, że najczęściej w narracji wspomnienie o braniu krzyża równoznaczne jest z czymś negatywnym. Jakbyśmy się go brzydzili, bali, wstydzili, jakby nas parzył. Dotychczas nie spotkałem się z podejściem, że krzyż jest wyzwaniem. Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Czytałem kilkakrotnie ten fragment i faktycznie jest on zaproszeniem, a nie rozkazem. Jest propozycją na życie, którego nikt nam nie może zorganizować, jeśli się sami za to nie weźmiemy. Nikt krzyża nie wrzuca nam na barki. Więc może w wielu przypadkach ludzie, źle pojmując ten fragment, robią z siebie cierpiętników, a z ich wysiłku nie ma żadnego pożytku? No coś w tym jest. To wyzwanie nie jest jednorazowym aktem naszego życia. Nie chodzi o zaliczenie próby, ale o codzienne podejmowanie kolejnych kroków. Jakby nie było, skoro krzyż jest elementem kary, na którą skazywano złoczyńców, to nam także się należy za to, że grzeszymy. Czyżbyśmy się bali konsekwencji za swoje czyny? Lękamy się sądu, który wyda wyrok nieprzyjemny dla nas? Żyjemy w czasach, można powiedzieć, takich cukierkowych. Wiele spraw załatwiamy za pomocą kilku klawiszy albo kilku telefonów. Bez wysiłku. I mamy pozorny spokój. Jednak nie o spokój tutaj chodzi. Zobaczmy, że Piotr, odpowiadając na pytanie Jezusa, kim jest dla nich, nie został poklepany po plecach i nie usłyszał: o Piotrze, ty to potrafisz rozpoznać człowieka. Jezus nie zganił także reszty, że nie wiedzą, kim on jest, choć ciągle z nim przebywają. Dał nam kolejny element do przemyśleń. Mianowicie to, że mamy wielką wiedzę na temat Boga i Kościoła, tak prawdę mówiąc, nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Dużo w nim pozorów, a mało poprawy. Kim dla mnie jest Bóg? Jeśli Bogiem prawdziwie, tak jak wyznajemy w czasie credo, to nasze życie powinno być inne. Jeśli jest tylko postrachem przed wieczną karą, postacią, której uczyliśmy się na religii, kimś, kogo jeszcze nie spotkaliśmy osobiście, to niczym się nie różnimy od tych 11. Na nich Jezus zbudował Kościół, ale dał im czas na rozpoznanie Go. I również nam daje ten czas, który nieubłaganie nam płynie bez powrotu. Nie potępia nas za naszą niewiedzę. Przypomina, że każde potknięcie powinno prowadzić do fundamentu. Kim jest Jezus? Kim jestem ja? Dlaczego moje życie o tym nie świadczy? Pomocą są słowa świętego Pawła do Galatów. Dzięki wierze jesteście synami Bożymi. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. To teraz się rozejrzyjmy wokół i zobaczmy, co za znaczki widnieją na naszych odzieniach. Jakie marki reklamujemy, płacąc za nie niemało? Widać w nas uczniów Chrystusa? Synów Bożych? Na szczęście Bóg nad wszystkim czuwa. Pan mówi przez Zachariasza: wyleje na dom Dawida ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i będą płakać. Ale płacz ten oczyści ich oczy, żeby mogli dostrzec prawdę. Ten płacz oczyści ich serca, aby tę prawdę mogli przyjąć. Łzy obmyją ich twarze, żeby zagościła na nich wypisana na nowo nadzieja. Bo przecież kiedyś przyjdzie czas, że wszystko pojmiemy, dokonamy zwrotu od tego, co jest błyskotką, a dojdziemy do prawdziwego skarbu. Warto prosić o to, by Jezus był w centrum naszego życia. Choć nie zawsze pojmujemy Jego plany względem nas. Powinniśmy uczyć się Go przyjmować w całości, w Jego chwale, w mądrości oraz w cierpieniu. A z dzisiejszej porcji Słowa Bożego weźmy trzy myśli. Żyjmy tak, żeby umieć podchodzić do siebie z dystansem i odrzucać swoje fałszywe oblicze. Po drugie, podejmujmy codziennie wyzwanie brania swojego krzyża. I po trzecie, bądźmy ciągle w drodze za Jezusem, żeby nie stracić Go z oczu i nie zagubić swojego życia. I jeszcze jedno. Nie próbujmy nic zrobić o własnych siłach. Pozwólmy się prowadzić, bądźmy wierni tej wybranej drodze, choć na niej upadamy. Bóg jest większy od naszych upadków. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.